Witam Was Santa Barbara. Jestem w moim hotelu i lecę sobie po jedzenie, więc zaraz przyjdę z prowiantem i pokażę Wam mój pokój. Idziemy tu. Stwierdziłam, że jednak zrobię Wam room tour, zanim zrobię tutaj kompletny syf. Więc po wejściu mamy coś takiego, to jest Villa Rosa, polecam serdecznie. I tak wygląda łazieneczka, bardzo elegancko, takie dziwne dźwięki wydaje. Mamy toaletę, mamy prysznic i wracamy do przedpokoju, proszę Państwa. Tutaj mamy bardzo fajną szafę, gdzie można schować. O, proszę, wspaniale, będę się mogła ubrać. Prawdziwa królowa kalifornijska. No, tutaj mamy, tutaj jest kącik urody i tak wygląda pokój, słuchajcie, no pokój jak pokój. Jest telewizor, z tego raczej nie skorzystam i tutaj mam swoje rzeczy, też jest oczywiście moje. No i jest łóżko z szalonym po prostu nadrukiem na pościeli. Będę sobie oglądać film, zrobiłam sobie herbatę rumiankową, wlałam sobie wodę, mam tutaj obiad, jest lodówka, której nawet nie włączyłam, jest klima, ale nie jest potrzebna, słuchajcie, bo jest chłodno na dworze i zaraz przewietrzę. I zobaczcie, co tutaj jest, normalnie jest basen. Trochę nie ostrzy, bo już jest strasznie ciemno, ale rozważam, czy by sobie normalnie nie usiąść tutaj. No przeuroczo, przeuroczo, Villa Rosa. Mój bardzo nieekologiczny setup, czyli jedzenie na wynos. Tutaj jest YouTube, miał być Netflix, ale oczywiście w Stanach nic nie działa. To jest wegański kurczak. I jest życiem. Chciałam tylko na wstępie tego jakże casualowego vloga z Santa Barbara powiedzieć Wam, że te tysiące klipów, które widzieliście, to jest moja podróż pociągiem Coastline, czy jakoś tak to się nazywało. W każdym razie to jest Amtrak, tak się nazywają te pociągi i to jest pociąg, który jedzie z samej północy wschodniego wybrzeża, zachodniego wybrzeża, aż na sam dół do Los Angeles i ja jechałam na odcinku Oakland, czyli tuż przy San Francisco, aż tutaj do Santa Barbara. Trwało to bardzo długo, ale widziałam piękne widoki i pięknie zmieniał się krajobraz. Teraz sobie siedzę już z serialem, polecam Wam serdecznie to miejsce, w którym jadłam, bo też są niskie ceny jak na Kalifornię. I zwiedzamy od jutra, także widzimy się rano, pa! Dzień dobry. Pomimo, że melon i czarna kawa to jedyna jadalna wegańska rzecz w moim hotelu, no to jakby ta sceneria trochę nadrabia. Wczoraj byłam trochę nieświadoma, gdzie znajduje się mój hotel, bo robię jeden krok, obracam się w prawo i widzę, kurczę, ocean. A z drugiej strony też jest najgorszy widok, więc kochani, idziemy na plażę! No, powiem, że jest totalnie pięknie, pięknie, pięknie. Witam Was w tym rajskim miejscu, kochani. Aż się chcę. Są ko mnie jacyś creepy panowie, ale ja zawsze trochę będę tutaj Wam panikować w tych amerykańskich vlogach. W każdym razie jest tak pięknie, tak ciepło, tak przyjemnie i idę sobie wzdłuż plaży, zobaczę molo i chcę przejść się do centrum, zobaczyć jakieś takie najważniejsze budynki, ale raczej myślę, żeby sobie tutaj pochillować, bo podobno Santa Barbara jest właśnie po to, żeby się zrelaksować. Słońca, bo myślę, że efekt będzie jeszcze piękniejszy. Jestem na super starym drewnianym molo i nie mogę uwierzyć, że jest dzisiaj 19 listopada. Jestem podekscytowana jak mały bobas, bo znalazłam przypadkiem, nie mam przypadków, sklep z kryształami i kupiłam sobie dwa wspaniałe kryształy, potem Wam je pokażę. I jeden specjalnie dla mojej kryształowej królowej, czyli dla Kai. Oczywiście podcast o kryształach z Kają Wam podlinkuję, bo on mnie też zainspirował, żeby w ogóle te zakupy dzisiaj zrobić. No,
z pozdrowieniami dla mojego brata, to myślę, że byłby dla niego raj. Hej, Kubek. Tutaj jest spory wiatr, więc nie wiem, czy coś słyszycie, jeszcze jest szum fal, ale chciałam wam pokazać te cuda, które kupiłam. Więc to jest malachit, o ile się nie mylę, i po prostu przyciągnął moją uwagę swoim niesamowitym, elektryzującym, zielonym kolorem. I przeczytałam, że jest to kamień harmonii, taki bardzo silny kamień harmonii. Myślę, że to mi się bardzo przyda i też ten kształt jest niesamowity, ale on jest taki gładki, wspaniały. W każdym razie kolejna rzecz to jest cytryn i kupiłam go dlatego, że dowiedziałam się, że jest to bardzo dobry kamień, który przyciąga dobrobyt, więc warto nosić go w portfelu, więc postanowiłam, że chcę mieć taki amulecik przy sobie na co dzień. I ostatni to jest agat, skóra leoparda, leopard skin się nazywał. I jak go zobaczyłam, to od razu pomyślałam o Kai, więc to jest dla niej. Teraz, kiedy to oglądacie, to już jest styczeń, więc Kai go dawno dostała. Także takie moje, w ogóle tutaj mam nieobciętą sukienkę. To jest sukienka, którą kupiłam tutaj w Lumpeksie w San Francisco. I słuchajcie, za każdy z tych zapłaciłam dolara. Idę sobie właśnie, słuchajcie, główną drogą w kierunku centrum. Jest po prostu przepięknie. Te takie hiszpańskie wille. To jest... coś niesamowitego. Ja bardzo bym chciała tę kurtkę, ale kosztuje 230 dolarów w Ostro. O, tu jest napisane, że jest barwione sojowym tuszem. No teraz jest mega paska na tego typu klimaty. No strasznie coś takiego przygarnęła, albo takiego, ale no, walka z konsumpcją. A tutaj wczoraj przyjechałam. Chciałam sobie kupić grzebień i są tylko zestawy 3 lub 5. Lol, po co? Moje pierwsze obserwacje to bardzo dużo sklepów takich wnętrzarskich, dużo rękodzieła, dużo biżuterii z kamieniami, przepiękne dywany, no i surferski vibe. Uwaga, mamy ozdoby świąteczne. Moja definicja raju, słuchajcie. Surowy wrap z warzywkami i sosami. To jest kokosowe. Tutaj mam ciasteczko pyszne, wegańskie, bezglutenowe, na bazie nerkowców. Herbatka, podcast i słońce. Taki widok. Opłacało się iść przez pół miasta. Boże, jak pięknie. Stamtąd dzisiaj przyszłam. Tak w ogóle to śpię tutaj. Mówiłam, że będę tutaj na zachód. Santa Barbara na jednym ujęciu, czyli piękny zachód słońca, palmy i przystojny pan z psem. No, to chyba mamy idealny wieczór. No to tak, motyw przewodni, w ogóle fajnie, że stelet mi zasłania przynajmniej twarz, czy wolicie tak? Nie no, chyba zrobię tak. Przynajmniej świeci prosto w twarz. Motyw przewodni na dzisiaj był taki, że dużo łażenia. I cały czas słuchałam podcastu Estée Lalonde o różnych ciekawych sprawach, między innymi o kobiecości, o okresie i różnych takich sprawach, o żeńskich genitaliach. To jest taki temat dosyć mocny teraz na czasie i super było się o tym czegokolwiek dowiedzieć. No, natomiast ja sobie teraz będę tutaj robić tak zwany journaling, czyli będę sobie pisać na plaży, w tej przepięknej aurze, przy zachodzącym słońcu.
No, jest po prostu przepięknie. Bez słowa oddaję głos do krajobrazu. Ta-da! To miasto jest po prostu przeurocze, kochani. Teraz słucham podcastu The Icons, czyli Mini Icon. I chciałam wam tylko powiedzieć, że już zeszło słońce, w sensie słońce jest tam, ale już jest za górą i ja idę kupić sobie jeszcze coś do jedzenia na moją dzisiejszą kolacyjkę, bo mam trochę rzeczy takich, wiecie, przekąskowych. Jutro idę do LA, ale jeszcze przez pół dnia będę z wami. Czyli rano trochę pochodzimy po mieście, pójdę na takie superowe lody, które dzisiaj wyczaiłam. Superowo zdrowe. I dzisiaj będę jeszcze trochę pracować, montować. Ale jutro w połowie dnia już skończy się ten vlog i za tydzień, o ile się nie mylę, bo chyba to wszystko puszczam dopiero w styczniu, będą rzeczy z... będzie pierwszy vlog z LA. Natomiast to się wszystko tak pomieszało przez te vlogmasy. No, ale tutaj pięknie jest, są cudowne wille i czuję się tutaj naprawdę świetnie, komfortowo, jest mega spokojnie i bezpiecznie. Jakby was zastanawiało, jak wygląda moje życie w USA wieczorami, to siedzę na łóżku i montuję filmy. Witam was serdecznie, rano z herbatką na wynos, za sekundę robię live'a, słuchajcie, ale lecę złapać szybkie śniadanko, dzisiaj mamy środę. Idę spróbować czegoś cudownego do jedzenia, zresztą zaraz wam pokażę. Natomiast robię środowego live'a i będę potem jeszcze miała ze dwie godzinki. Już chyba się polałam czymś gorącym. Będę miała ze dwie godziny, żeby sobie posiedzieć, bo posiedzę na plaży. Umaluję się, dlatego że dzisiaj jest w ogóle mega, mega dzień, bo jadę do LA. Jadę na pokaz polskiego filmu Boże Ciało na festiwalu, także jestem totalnie podekscytowana, ale dosłownie dojeżdżam do LA, jadę do mieszkania, zostawiam rzeczy i jadę dalej, także będzie się działo, no ale to zobaczycie w kolejnym filmie, tak mi się wydaje. Słuchajcie, się tutaj naprawdę źle ubieram, bo cały czas mi się wydaje, że Kalifornia, gołe nogi, gołe stopy, ale gdyby nie ta herbata, bym zamarzła. Powrót do świata świąt, moi drodzy. A już za chwilę śniadanko. A oto mój cel. Słuchajcie, woda, daktyle, orzechy, wanilia, granola i owocki. A na tym parkingu właśnie odbył się sobotni, Boże, środowy live. Dajcie znać, kto był ze mną. Jeszcze wam za dnia pokażę tutaj mój hotel, czyli Villa Rosa. Bardzo pięknie, mamy dzisiaj ładny dzień, już jest troszeczkę cieplej, nie będę narzekać. Ja się podszykowałam, bo dzisiaj idę do kina, jak tylko odjadę do LA, także ja tutaj się chyba z wami pożegnam, może jeszcze wleci jakiś klip pożegnalny z Santa Barbara, ale było przepięknie, jest to cudowne miejsce i my się widzimy, kochani, w vlogach z Los Angeles. Postanowiłam po raz ostatni popatrzeć na plażę. Czas pożegnać się, kochani, ze świętą Barbarą. Idę sobie jeszcze tutaj wzdłuż oceanu, żeby trochę rozchodzić się przed podróżą, chociaż to tylko godzina 45 do LA. Mam herbatkę ziołową w Chip Cupie. Trochę jest pochmurno, mam wrażenie, że miasto też smuci się, że wyjeżdżam, wiadomo. No, także dzisiaj już zaczynam kolejnego vloga wyjątkowego z LA, który pojawi się za tydzień. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Do zobaczenia!